Witam, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardzowania 4 na modyfikacji Orb Blues. Jako Mac Arthur. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że pokonaliśmy Yellowstone i teraz zobaczyłem, że ktoś tutaj ma państwo, które ma stolicę jako Nowa Moskwa. Ciekawe. O, tutaj jest to Old Country. Okej, okay, teraz się zorientowałem. Okej, Economic Growth. Tak, przed odcinkiem włączyłem sobie tutaj. Możemy dalej sobie polepszyć. Ogólnie rzecz biorąc, to jeszcze tutaj mamy ten cały node, economic node, więc tam też chyba 10 poziom jest najlepszy, jeżeli chodzi o to. Okej, mamy, wow, ale mi się nam powiększyło, nie powiem, dosyć poważny już jest to miejsce. Oraz też się zorientowałem, że a to trochę takie głupie jest. Dlaczego nie możemy zrobić tego? Bo tam nie pokazywało ilości, tylko pokazywało ile trzeba jeszcze. Okej, okay, więc tak. Flame Eyed Fire. Tak. Faustus Project. Więc co możemy zrobić? Faustus from Chicago Support. From Faustus. Research Speed as Chicago Withdrawals Support. Okej, okay, to jest to mi się podoba, żebyśmy mogli sobie zrobić. Okej, okay, więc w takim razie bierzemy sobie to, póki mamy kapsle. Dobra, może przez 60 dni. I po prostu czekamy sobie. Tutaj są wyłączeni. A my możemy sobie dalej ulepszyć to? Możemy dalej sobie ulepszyć. Już jest takie trochę rozwinięte te nasze miasto. To mi się podoba. W międzyczasie oczywiście sobie tutaj podblokujemy jakieś dywizje. I możemy wysłać ich z ciężarówkami. To mi się podoba. Możemy też jeszcze powykorzystywać to i pomóc. Okej, okay, tak. Tutaj chcemy, żeby tak było robione. Tutaj sobie też kolejne robimy. Możemy sobie to zrobić. Myślę, że przeciwko siostrom, bo i tak wiadomo, że będziemy przeciwko nim walczyć. A tutaj włączymy wszystko, bo w sumie co mamy porobić sobie. W takim razie jeszcze wyślemy ich do sióstr. Te siostry wydaje mi się, że będą... Trudność w nich będzie polegała na tym, że my będziemy musieli przecież wykorzystać. One będą mieli mieć power armor, więc my będziemy musieli trochę też porobić sobie broni przeciwko power armor. Nie możemy jeszcze nic skorować. No, smutek, smutek. Ok, tutaj mamy zrobione. Nie rozumiem tych zbytnio. To mi się podoba. Ok. W takim razie, bo my teraz możemy realnie iść już w drugą część drzewka. Poszukamy sobie te wszystkich celów narodowych, których są jakieś takie blokady typu, że tam musicie mieć, nie wiem, że nie może być jeszcze wykonany ten cel narodowy. To jest główny cel teraz poszukania sobie tych wszystkich. Bo jak sami widzicie, mamy tutaj dużo takich takich typowych, co nam dodają takie małe bonusy, ale w sumie nie są aż takie ważne. Tutaj, że tak powiem, to i tak to jest takie dodatkowe. Dobra, pójdziemy w to, zobaczymy co to nam da, bo możemy jeszcze zrobić o to. Ale może najpierw sobie zrobimy to. No mamy taki plan, żeby jeszcze trochę dokończyć te wszystkie rzeczy. I muszę jeszcze sobie patrzeć, bo teraz z tym jak mamy agencję, no to agencja trochę będzie nas wkurzała. Okej, okay, bierzmy sobie tu. Już trochę się nam dni zmniejszyło.
Special Forces, tak, Special Forces na pewno ci nam przydadzą. I czy możemy tutaj, tutaj jeszcze nic, tutaj potrzebujemy tego. Pytanie, czy możemy to zdobyć w ogóle, bo wiecie, bo to, żeby to zdobyć, to musimy tam trochę porobić. W takim razie zróbmy to w międzyczasie, zobaczmy sobie, jak to wygląda z Mizoulą. Okej. I w takim razie idziemy w ten kierunku. Mamy kolejne jakieś fabryki wolne, może damy sobie więcej. Coś możemy wysłać? Możemy wysłać ekipę poszukiwawczą. I możemy to zrobić. Szczerze nigdy nie... ale wymagające co? Mamy sporo tego, ale żeby aż tak wymagać od nas? Kurde. Oni są daleko od nas, a tak dużo wymagają. Dobra, ile jeszcze tutaj czasu? Jeszcze trochę. Więc możemy sobie porobić na przykład lepsze opony. Zrobić... Okej, tutaj coś. Okej, więc chodzi o to, żebyśmy te 60 dni się wyrobili. Tak naprawdę wydaje mi się, że już nie musimy tego robić, ale... Okej, róbmy dalej. Tutaj trzeba zrobić wszystkie te cele narodowe, więc... Więc robimy! Myślę, że powinniśmy pójść bardziej w scrap track. Ale powoli będziemy robić... powoli będziemy robić po prostu... po prostu czołgi. Tak. Czołgi, w skrócie. Okej, tutaj wysłaliśmy nieco ich, ale najgorsze jest to, że nie możemy wykorzystać tego najpotężniejszego... najpotężniejszego akcji związanej z tym, że przecież możemy... Waszyngton się rozwinął. Z tym, że możemy po prostu zrobić kolaborujący rząd. No. Postanowili, że tak będzie, no to niech tak będzie. Okej, więc za chwilę wyznawcy się tutaj nam pojawią. Co tutaj jest? Recruit. Dobra, wyłączamy sobie. Okej, pojawiliście się i tak naprawdę polega to na tym, że nie chcemy tylko jednego tego, a resztę chcemy mieć włączoną zawsze. No na przykład tą wodą byśmy mogli wtedy płacić, bo jeżeli mamy nieskończone źródełko wody, no to... No to wtedy jest znakomicie przy tym, ale oni nie zawsze chcą wody. I to jest właśnie ten problem. Okej, wykorzystywajmy w taki sposób. Tutaj może sobie trochę potrenujcie. Okej, trochę sprzętu zawsze fajnie widzi się. I co tutaj? Możemy dalej zrobić o tutaj. Możemy dalej już coś robić? Nie, jeszcze jest do przodu, więc wracamy. To jest jedyny dobry bonus z robotów, bo reszta to jest... daje nam ujemne. Okej, pytanie jest takie, czy musimy inwestować w te? Pisze, że jest... okej. A, dobra, jeżeli sobie to damy, to wtedy możemy bardziej to ulepszyć. Okej, już rozumiem dokładny sposób, na czym to polega. Okej, w takim razie możemy wreszcie zrobić ten cel narodowy, który powinien nam coś odblokować. Co odblokuje? Zobaczymy. Tutaj dalej zróbmy sobie. Siostry to już sobie trochę podbiły, więc... Więc jak się nam zrobią te pozostałe państwa, to powinno być wszystko dobre po tym. Mamy dużo manpowera. Ciekawe skąd. Tak, wyślemy wam to. Tak, scrap metal jest trochę słabo. Ale chyba nas... Dobra,
Część świata nas lubi, to mi się podoba. Ok, więc to mamy zrobione. Teraz zróbmy sobie to, co mówiłem kolejnego. Po tym chcieliśmy. Nie cierpię tego dźwięku. Ok, i tutaj już mamy niestety, ale minusy. Więc byśmy musieli sobie zacząć produkować armię robotów. A jak wiecie, armia robotów zawsze trochę kosztuje. Dobra. Myślimy sobie bardziej tutaj. Nigdy nie rozumiem, co to są te zabadania. Dokładnie. Okej, dostaliśmy... Nie wiem, czy event się włączył, czy ja po prostu go ominąłem. Dostaliśmy dywizję, więc to mi się podoba. No to może nieco więcej sobie podbijemy tych, żeby nam robiło się. I tutaj możemy sobie porobić. Okej, zrobiliśmy to i nie wiem, czy aż tak bardzo nam pomoże, ale zobaczymy. Musimy zrobić sobie to, żeby odblokować kolejne. Okej, czyli tak naprawdę już idziemy w drugą część drzewka. Znaczy się, jeszcze nie wejdziemy do niej, ale już będziemy na jej wejściu. To mi się podoba. Oni tutaj widzą, że się będą bili z tym. To znaczy, że my będziemy mogli sobie rozpocząć przygotowanie do wojny. Tak, wydajmy sobie na to. Więc tak, ulepszyliśmy sobie to Mizuli, że możemy sobie powiększyć. Nie możemy jeszcze nic zrobić. Why? Okej. Dziwne. Wiecie, normalnie to byłoby wszystko ok, ale... Nie, musimy więcej zainwestować? Mamy ten 0,5, nie wiem, czy coś więcej się da. Tutaj mamy 1,5 i też nie jest jakoś... A, tutaj jest jakiś... jakieś przejście. Jakaś wiadomość. Zbyt bardzo się skupiłem na tamtym. Okej, w takim razie kontynuujemy tutaj poszukiwanie badań. Powietrze. Tak, jest powietrze. Pewno w przyszłości będziemy wykorzystywać sobie na czołgi. Chyba nie wykonaliśmy tamtej misji do budowy fabryki, bo nic się mi takiego nie pojawiło, że wykonałeś misję. Co nie jest zbyt miłe do usłyszenia. Okej, tworzymy te dywizje robotów. Co mi się nie podoba, że ich tak dużo tworzymy, bo to znaczy, że one są, nie są aż takie dobre. Też to znaczy, że mamy dużo robotów. Okej, włączymy sobie to. I co tutaj mamy? Okej. Wysyłamy dalej jakieś fake newsy. No widzę, że siostry stali będą na pewno dla nas niekorzystne i mogą być zabójcze w przyszłości. Historycy. Ale jak na razie to się nam spawnują dywizje znikąd. To chyba przez to, że robimy te eventy i później się pojawiają, ja zbytnio na to nie zwracam uwagi. O, ja ścinus kolejne. A to już te nasze dywizje, które my produkujemy. Dobra, twórzcie dużo tych dywizji, bo realnie potrzebujemy naprawdę. Tak, wody. Tak, wody, wysyłamy wody, dlatego że właśnie to potrzebuję. Okej, okay, support for secretary by 5 times will 5.
Wasteland Scouts, People Refugee Von. 5% mi się podoba. I nie wiem, czym jest Pacification System, ale też mi się podoba. Mamy. Z jednej strony mamy ten Pacification System, co chyba powoduje to, że mamy inny rodzaj tego korowania. Rzecz szybciej, ale te 5% mi się podoba najbardziej jednak. Weźmiemy te 5%. No i teraz szukamy innych bonusów, znaczy bonusów. Chyba ten, którego mogliśmy usunąć, ale jednak nie usunęliśmy, to chyba dobrze. Okej, okay, w takim razie robimy tutaj. Kolejne. I co tutaj mamy? Kolejnych robotów. No te roboty trzeba będzie trochę ograniczyć, bo ich strasznie dużo dostajemy, a też nie chcę, żeby ich było zbyt dużo już, jak widzę. Później może być problem taki, że po prostu my będziemy mieć słabe dywizje w dużej ilości. Okej, okay, tutaj nic nie możemy zrobić. Tutaj jak samo. Jak samo, muszę wreszcie sprawdzić. Znaczy, tutaj sobie kolejne badania. No już nie jest rekrut. Military signing. Military signing. To się przyda. Dobra, już jesteśmy, mamy granicę z nimi. Więc to oznacza, że możemy spróbować pójść w tą stronę. I co tutaj możemy zrobić? Kolejne badania, żeby trochę rozwinąć. Mamy trochę doświadczenia wojskowego, żeby roboty budować sobie. Możemy sobie to zrobić. Co z jednej strony jest super, mi z drugiej strony. Bro. W ogóle żadnej organizacji nie tracimy. Bierzemy to. Okej. Okay. Musimy coś wybudować, musimy coś poprodukować. Realnie rzecz biorąc, nie widzę. Okej, okay, w takim razie. Tutaj niby moglibyśmy te scrap truck robić. Chyba, jeżeli się nie pokazuje, to znaczy, że dobrze, że włączyliśmy. I co tutaj jest? Mamy to. Ok, jesteśmy, mamy już z nimi granicę, co oznacza, że znakomicie. To oznacza, że możemy sobie ustawić wojsko. Chyba właśnie sobie zrobiliśmy urgola na nich. Nice. W takim razie w sumie możemy kontynuować tutaj produkcję. I będziemy chyba próbowali się z nimi zmierzyć. Ale najpierw musimy oczywiście wojsko rozstawić. Bo jak zwykle mamy tą niezwykłą sytuację, kiedy mamy strasznie dużo przejść. Okej, okay, co tutaj mamy? Technologii, tak zawsze uwielbiam brać to. Jestem wielkim fanem. Tutaj coś jest. Tutaj możemy sobie chyba wodór zawsze wybieram, ponieważ to jest range, tak, range. A range to wiadomo, że bardziej się opłaca. No, jak to wygląda z powietrzem? Okej, okay, na Montaną w sumie mamy zasięg. A jaki w ogóle zasięg mają te... spory. Spory zasięg mają. W ogóle jest ciekawostka z kodowania. Wydaje mi się, że można sobie po prostu ustawić jednostki, jeżeli chodzi o długość mapy, ponieważ wydaje się, że trzeba tam zmieniać coś i w ogóle, ale nie, to chyba wystarczy jednostki wtedy, kiedy ma się tam ustawiony, że na przykład kilometry i zmienisz sobie jednostki miary
mapy, to wtedy się po prostu wydłuża wszystko i nie trzeba wtedy zmieniać jednostek. To jest taka ciekawostka. Okej. Okay. O, bank. Więc tak, pokazuje, że nie mamy szans z nimi jakikolwiek. Wydaje mi się, że to jest 100% prawda. Więc no niestety nie zaatakujemy ich. No, to jest 100% prawda, musimy poczekać, jak ktoś ich zaatakuje. Więc w międzyczasie my będziemy wszystko robić póki co bez atakowania sióstr stali. Realnie rzecz biorąc, mógłbym zawsze stanąć i tam popróbować nieco ich podatakować, ale chyba wiadomo, że nie jesteśmy też w takiej pozycji, żeby cokolwiek obecnie robić, więc nie będziemy nic robić. Okej, co to jest? Recruit. Możemy lepszy materiał porobić. Jeżeli będziemy mieć możliwość budowania sobie tych samolotów, no to zawsze będziemy mieli przewagę nad naszym przeciwnikiem. Ale z drugiej strony to i tak musimy poczekać sobie. Więc musimy poczekać, jak oni będą mieli wojnę, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić. Okej. Na szczęście mamy manpower. Okej, wyślemy to oczywiście wodę. Bo wody akurat będziemy mieć najwięcej. Tak. Sobie nieco podbudować. Czy możemy tutaj coś pozmieniać? Niezbyt. Tutaj w ogóle nam się włączyło. A, bo to jest takie, że nie, kilka prowincji jest w tym. Dobra, rozumiem. Też podoba mi się, bo dzięki temu nie musimy wybierać jednej prowincji. Złapaliśmy jakiegoś agenta, nie wiadomo czego. Ulepszanie. Dobra, możemy już sobie w sumie zrobić to. Teraz zauważyłem, że to wystarczyło mieć dwa z tego. Ale może zrobimy to w kolejnym odcinku, a w tym sobie po prostu nieco podbudujemy. Bo mamy tego gościa, tak, my jestem Salvatore. Więc pod sam koniec możemy coś z nim zrobić. Okej, wysyłamy. Niby się trochę pozmieniało, ale powiem tak, realnie. Musimy poczekać, jak... O, właśnie, będą w jakiejś wojnie. Bo wtedy będą nieco mniej ogarnięci. Dobra, kolejną odcinku ich zaatakujemy. Jeżeli źle pójdzie, to ja po prostu zrobię restart. I zrobię tak, że takie... A, jednak mi się nie chce ich zaatakować. No, i na tym kończę ten odcinek. Więc był z nami Trevor, Hardzwanie 4, na modkecji Albo Blues. Jako Mac Arthur. No to, cześć!